jestem Krzysztof Sikorski. Pochodzę z Warszawy, ale mieszkam tu w okolicy, w Kielnie koło Gdyni. Od kilku lat się tutaj przeprowadziłem. 6:20! Wasz czas zaczął lecieć. Hej, jedziecie! Znajdę sobie czarne serce, ponieważ na święto dostałem od wami bilet w prezencie. O! To fajne! Niech moja kochana żona wspiera pasynę. To miłe. A nie, za, nie, nie jeździ z tobą? Nie będzie z tobą jeździć? Nie, moja żona w ogóle nie jest. Nie jest. To mam wspólne pasje inne, ale nie są to rowery. Wiem, syn ma 1,5 roku, ale przejechał prawie 3000 km w przyczepce rowerowej, więc tak moje obecne rowerowanie to jest główne jeżdżenie z synem w przyczepce. No to wyrabia też kondycję na podjazdach, tak? Trochę tak. Chciałbym powiedzieć, że jednak te 20 kg z tyłu plus opór aerodynamiczny mało odczuwalne na dłuższą metę. No bo to taki był metoda treningu jak siatkarze kiedyś, tak, że dawali im pasy ołowiane i kazali grać, nie? Po tym jak zdjęli pasy, to... Można to trochę porównać. O ile rok temu porwałem się na Karpaty, tak trochę w rybie, zobaczymy jak to będzie. Prawda? Kazałem jazdę z powodu defektu technicznego, ale nie byłem tak przygotowany. Więc w tym roku podkoczarne serce się przyłożyłem na jego treningu. Udało mi się współpracę z panią trenerką nawiązać, jakiś tam plan ułożyliśmy i teraz odczuwam pozytywne bardzo efekty tego planu. O, to super. Naprawdę ten dzień to będę miał żona jak stąd do mostu, a jest prawie 13 godzina jazdy, a ja z nimi, no, nie jest źle. No to fajnie, miło słyszeć. A wyrównujesz w tym roku swoje rachunki z Karpatką? No niestety poczekam sobie kilka lat jeszcze na to, bo rodzi się nam w sierpniu drugie dziecko. Aha. Więc powiedzmy, że Karpatka poczeka, aż dzieci będą trochę większe. Ja ci mogę tylko powiedzieć, że wszystkie ultra właściwie te i z Pokopu i różne inne czekają na pierwszego śmiałka, który to przejedzie z dzieckiem w przyczepce. Także daję ci pod rozwagę, może niekoniecznie Karpatię, ale może Pomorską. Ale Pomorska właśnie, albo Wanoga, takie właśnie bardziej przyjazne. Czy nad morzem, tam gdzie jest dużo noclegów, nie? No nie, synek! Mega. Trzymaj się, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Jakieś epickie machanie do kamery jeszcze. Powodzenia.